Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu, przy czym z gruntu zaznaczę, że cotygodniowe podsumowanie sytuacji miało delikatny przestój spowodowany moim urlopem. Dziś jednak do sprawozdań wracamy i postaram wam się przekazać najświeższe informacje ze świata. Raczej nie będę już wracał do ubiegłych tygodni i skupię się na tym, co jest aktualnie. Mimo wszystko ze starszych wiadomości zaznaczę to, o czym pewnie już słyszeliście, to znaczy przywódca grupy Wagnera, Jewgenij Prigozhin, nie żyje. Na skutek katastrofy lotniczej mającej miejsce w obwodzie Twerskim 23 sierpnia o godzinie 19 czasu miejscowego, jego samolot wybuchł w powietrzu, uśmiercając tym samym mężczyznę wraz z najbliższymi doradcami. Jak przekazał Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli Pentagonu, według wstępnego śledztwa ustalono, że przyczyną eksplozji nie była rakieta ziemia-powietrze, jak wstępnie uważano, co nie zmienia faktu, że raczej nie można mieć wątpliwości, co było powodem zajścia. Jeszcze pierwszego dnia, gdy Prigozhin obwołał swój pseudopucz na wschodzie i zapowiedział marsz na Moskwę, mówiłem wam, że co by się nie działo, to jednego możemy być pewni. Człowiek ten długo nie pożyje. Ja osobiście obstawiałem bardziej zadławienie się zupą czy wypadek samochodowy, jednak Władimir Putin woli najwyraźniej bardziej spektakularne akcje. No cóż, są one oczywiście lekcją dla całego jego otoczenia. To jednak działo się jakiś czas temu, my zaś powrócimy do chwili obecnej i jak zawsze zaczniemy od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, a na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat zboża. Jak poinformował wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński, w sezonie 2022/2023 Polska wyeksportowała rekordowe 11,7 miliona ton ziarna, czyli aż o 46% więcej niż w poprzednich sezonach. Oczywiście rząd przedstawia to jako wielki sukces, dopatrując się w owym wydarzeniu po pierwsze ogromnego urodzaju, a po drugie, jak określono, cytuję, efektywnego działania władz mającego na celu przygotowanie krajowych magazynów na przyjęcie płodów rolnych kolejnego sezonu. Koniec cytatu. Ja mimo wszystko nie byłbym tak melioratywnie nastawiony, bowiem wysoki wskaźnik eksportu pokazuje jedynie, ile polskiego ziarna zostało po prostu wypchnięte, przez to sprowadzone z Ukrainy w nielegalny sposób. Skoro ów proceder doprowadził do przesycenia krajowego rynku, to nasze płody rolne musiały znaleźć miejsce zbytu za granicą. Proste. Co warto zauważyć, obecnie w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz przyjmowania zboża ze wschodu. To znaczy nie tranzytu, bo on dalej się dokonuje, ale przyjmowania przez krajowe gospodarki zrzeszenia. Mimo wszystko zakaz ów obowiązuje do dnia 15 września, czyli dokładnie przez 3 nadchodzące dni. Co będzie potem, ciężko powiedzieć. Z jednej strony Unia nie podejmuje obecnie działań w celu przedłużenia owych restrykcji. A w każdym razie nie podjęła ich do momentu, gdy nagrywałem ów klip. Z drugiej strony, jak zapowiedział Waldemar Buda, cytuję, ja w kompetencjach mam to uprawnienie, żeby wydać rozporządzenie, które krajowo zablokuje import do Polski i nie zawaham się tego instrumentu użyć w tym tygodniu, jeszcze w piątek czy w sobotę, jak takiej decyzji Komisji Europejskiej nie będzie. Koniec cytatu. Zdaje się to potwierdzać wcześniejsze zapewnienia polskiego rządu o tym, iż nawet jeśli okaże się to sprzeczne z polityką i prawem unijnym, Polska ziarna już nie przyjmie i rzekomo ma to być twarde stanowisko niepodlegające negocjacjom. No to też zobaczymy w nadchodzących dniach, czy politycy mówią prawdę. Od siebie jednak dodam, że gdyby doszło do takiej hipotetycznej sytuacji, że Unia się otworzy, a Polska tego nie zrobi, to i tak kontrola handlu zbożem może się okazać po prostu niemożliwa, bowiem produkty rolne z Ukrainy zaczną być przyjmowane przez kraje członkowskie wokół, a potem sprzedawane nam jako dobro unijne. Zresztą dokładnie tak samo było w roku 2022, kiedy to fałszowano kwity i ziarno z Ukrainy sprzedawano jako
jako polskie. Tym razem w dokumentach może się pojawić zapis, że jest to na przykład produkt czeski, węgierski czy jakiegokolwiek innego kraju członkowskiego. Ale jak już mówiłem, zobaczymy. Innym tematem gospodarczym są rezerwy złota państwa polskiego. Jak przedłożył Narodowy Bank Polski, sierpień był piątym miesiącem z rzędu, kiedy to Polska powiększała swoje rezerwy złota, skupując kruszec z zagranicy. I mowa tutaj o ogromnych ilościach, więc warto to zaznaczyć. Dla przykładu, od początku kadencji Adama Glapińskiego rezerwy sztabek NBP powiększyły się ponad trzykrotnie, z poziomu 84,9 ton do obecnego poziomu 314,4 ton. Nasz rząd miesiąc w miesiąc skupuje po kilkanaście ton kruszcu, co za tym idzie, odpowiada za 46% całego popytu w owym segmencie i stał się światowym liderem, jeśli chodzi o podobne zakupy. No ale mimo wszystko dodam też od siebie kilka łyżek dziegciu. To prawda, skupujemy złoto i ogólnie jest to dobra informacja. Niestety, na temat należy spojrzeć z szerszej perspektywy, bowiem Polska zaciąga obecnie astronomiczne pożyczki międzynarodowe. Cały szaleńczy proces unowocześniania polskiej armii, jaki obecnie obserwujemy, zakupy masowych ilości czołgów, haubic, samolotów, systemów rakietowych i okrętów, to wszystko jest realizowane na kredyt. W samej tylko Korei Południowej mamy już prawdopodobnie nieomal 80 miliardów złotych długu, a to nie jedyny dostawca. Tak więc analizując kuluary, domyślam się, że owe inwestycje w złoto mogą mieć związek z naszym zadłużeniem. To znaczy międzynarodowi partnerzy handlowi zaczęli się zastanawiać, na ile wypłacalnym jesteśmy krajem i jako częściowe zabezpieczenie swoich interesów zażądali prawdopodobnie zwiększenia pułapu naszych aktywów. A skoro już mowa o finansach, w ostatnich dniach co do kondycji swojego kraju wypowiedział się także sam Władimir Putin, który określił, cytuję, pomimo mówiąc wprost pesymistycznych prognoz, które słyszeliśmy i nadal czasami słyszymy od niektórych ekspertów, przede wszystkim oczywiście zachodnich, Rosja pod koniec 2022 roku weszła do pierwszej piątki największych gospodarek świata. Zgodnie z danymi samego Banku Światowego, PKB naszego kraju oparte na parytecie siły nabywczej jest wyższe od niemieckiego. Koniec cytatu. Od siebie dodam, że nie wiem, w jaki sposób Bank Światowy porównuje gospodarki świata. Mimo wszystko zaznaczę tutaj kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, Niemcy mają 83 miliony mieszkańców, Rosja 146. Po drugie, PKB tego kraju sukcesywnie spada. Jak podawał sam Rosstat, w roku 2022 spadło o 2,1%, zaś w 2023 już teraz spadło o 1,8%, a według Zachodu dane te są znacząco zaniżone. Po trzecie, mówimy o kraju makiecie, więc podawanie tych wszystkich danych jest tak naprawdę picem na wodę fotomontażem. Rosja to kopaliny, sztucznie pompujące gospodarkę. Wystarczy lekkie wahanie cen ropy naftowej i ma to diametralny wpływ na funkcjonowanie całego kraju. Zresztą poniekąd po części przez to właśnie upadł ZSRR, więc czego by Putin nie opowiadał, to są to jedynie liczby, nie mające związku z tym, że ponad 60% owego narodu, czyli 86 milionów ludzi, żyje w skrajnej biedzie, jak w kraju trzeciego świata. Słowem, nie ma z czego być dumnym, a teraz temat czołgów. Już wcześniej informowałem Was, że Szwajcaria, która usilnie stara się nie wspierać Ukrainy w obronie ziem, zablokowała działania korporacji RUAG, która planowała sprzedaż Kijowowi 96 czołgów Leopard 1A5. Obecnie wszczęto wręcz postępowanie w tej sprawie i zarząd korporacji może odpowiedzieć karnie za swoje decyzje. Nie zmienia to faktu, że Niemcy, Dania
Dania i Holandia przekażą walczącym kolejne 160 czołgów Leopard 1A5, pochodzące z magazynów OLP i korporacji FFG. Mówię tutaj skrótami, bo i tak nie potrafiłbym wymówić niemieckojęzycznej nazwy, ale jako że czołgi są w złym stanie technicznym i obecnie trafiły po prostu do remontu, to co awangardowe duńskie Ministerstwo Obrony wystąpiło do krajowych muzeów o przekazanie swoich egzemplarzy maszyn na rzecz bieżącego szkolenia załóg ukraińskich. Na tych konkretnych czołgach rzecz jasna, kolejnym tematem jest kooperacja Szwecji i Ukrainy w zakresie produkcji bojowych wozów piechoty CV-90. O tym już kiedyś wspominałem, ale obecnie podpisano już wstępne dokumenty w sprawie i jak przekazała wiceminister obrony Hanna Malar, Ukraina zbuduje w ten sposób minimum 1000 pojazdów. Do znaczących inwestycji doszło także już zwyczajowo, chciałoby się powiedzieć, w polskiej armii. Kierownictwo Agencji Uzbrojenia w Toruniu podpisało w ostatnich dniach umowę ramową z rządem USA na dostawy 486 sztuk wyrzutni artyleryjskich HIMARS. I chodzi tutaj rzecz jasna o artylerię rakietową, które to planowo trafią do nas w 2026 roku. Jak przekazał Mariusz Błaszczak, umożliwi to transfer technologii, polonizację systemów poprzez zamontowanie w nich naszych podzespołów, a przede wszystkim utworzenie 27 dywizjonów artylerii rakietowej. Kolejna inwestycja opiewająca na kwotę 4 miliardów dolarów, czyli ponad 17 miliardów złotych, dotyczy podpisania umowy na sprzedaż Polsce systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej JAMD. Łącznie mają to być 93 centra zaangażowania operacyjnego i 175 systemów kontroli kierowania ogniem, a także dodatkowy sprzęt, co potwierdzili przedstawiciele Pentagonu. Na koniec należy dodać informacje o polskiej flocie podwodnej. Flocie, która obecnie nieomal nie istnieje, bowiem opiewa na zaledwie jeden przestarzały okręt ORP Orzeł. Jednakże i w tym zakresie rząd planuje szeroko zakrojone inwestycje w ramach realizacji tzw. programu Orka. Jak zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, polska flota musi zostać i zostanie wzbogacona o nowoczesne jednostki podwodne, mogące się poruszać po morzu w tajemnicy przed wrogiem. Zaś podczas targów militarnych, które odbyły się ostatnio w Kielcach, prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielem koreańskiej grupy zbrojeniowej Hanwha, która przedstawiła ofertę na budowę podobnych maszyn dla naszego kraju, a mowa o okrętach Yangbogo 3 klasy BATH 2. Jak określono, zaoferowano by nam nie tylko same okręty, ale także możliwości ich bieżącego serwisowania, naprawy, a także produkowania podzespołów do nich i amunicji, to znaczy torped. Co z tego wyjdzie, ciężko powiedzieć, ale obecnie o sprzedaż Polsce okrętów podwodnych walczą firmy koreańskie, francuskie, hiszpańskie, szwedzkie, niemieckie, włoskie, brytyjskie i norweskie. Zaś przetarg ma opiewać na kwotę ponad 10 miliardów złotych. I na koniec, jak podaje Financial Times, w 2024 roku mają się odbyć ćwiczenia wojskowe Steadfast Defender, będące największymi ćwiczeniami paktu NATO od czasów samej zimnej wojny. W manewrach uczestniczyć będzie łącznie ponad 40 tysięcy żołnierzy różnych państw, a w tym także Szwecji. Szwecji, która oficjalnie jeszcze członkiem paktu nie jest. Temat przewodni ćwiczeń oczywiście ten co zwykle, czyli symulowanie ataku Federacji Rosyjskiej na Europę. A teraz przejdźmy do omówienia frontu obecnej wojny na Ukrainie. Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, kontrofensywa Kijowa cały czas postępuje. Obecnie głównie na terenie pogranicza obwodu doniecko-zaporowskiego oraz zachodniej części obwodu zaporowskiego, gdzie jak określono, siły ukraińskie poczyniły potwierdzone postępy. Zaś w sobotę
sobotę uderzono znaczącymi siłami na południe od Bachmutu, gdzie do tej pory, jak przedkłada wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, wyzwolono już 49 km kwadratowych ziemi. Zaś jak przekazał Oleksandr Sztupun, rzecznik ukraińskich sił na kierunku tauryckim, obrońcom udało się wyzwolić 1,5 km kwadratowego terytorium w okolicy miejscowości Robotyne na południu kraju. Ale to nie wszystko. Wojsko Kijowa posunęło się naprzód, także na północny zachód od miejscowości Nowomajorskie, a także na północny wschód od Nowoprokopiwki i na zachód od Werbowe, gdzie, jak podają źródła, rosyjskie walki znacząco się nasiliły. Te same źródła określają, iż Kijów zmusił Rosjan do wycofania się z Andiówki, co nie zmienia faktu, iż Federacja Rosyjska dalej naciera na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna oraz Awdiwka-Donieck. Jak w publicznym wystąpieniu określił sam Wołodymyr Zełenski, w rejonie Kupiańska i Łymanu, Awdiwki i Marinki Ukraina dalej utrzymuje swoje pozycje. Jakiś czas temu, jak podkreślił szef ukraińskiego wywiadu, nastąpiła także operacja desantowa w regionie Krymu, która koordynowana była zarówno z flotą, jak i siłami lotniczymi. Rzekomo uderzenie miało zostać wyprowadzone nieopodal miejscowości Majak na zachodniej części Półwyspu, gdzie ulokowana była baza radiotechniczna i lotnicza Federacji Rosyjskiej. Jakie były rezultaty operacji, ciężko powiedzieć, ale jak potwierdziła dyrekcja wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, odzyskała ona kontrolę nad platformami wydobywczymi ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Czarnym. Platformy, które zostały przejęte przez Federację Rosyjską jeszcze w 2015 roku. Słowem, pewne sukcesy są i choć Rosja nie odpuszcza, to jak podkreślił sam rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat, na froncie wyraźnie odczuwalne są jej braki w sprzęcie. Gdyż rzekomo ostrzał rakietowy zmalał o nieomal połowę, choć widać, że dziurę tą zastąpiły nowo produkowane drony bojowe Shashid, które tworzone są już na terenie Federacji Rosyjskiej i sukcesywnie nadlatują nad kraj z obszaru krasnojarskiego, a także Krymu. Informacje o niedoborach potwierdził również generał Wadym Skibicki, który teoretycznie przedłożył o rozmieszczeniu przez Rosję na granicy z Ukrainą 46 wyrzutni balistycznych Iskander, ale dodał jednocześnie, że zgodnie z jego obecną wiedzą federacja i tak nie będzie miała dostatecznej ilości rakiet, aby zrobić z nich użytek. No i tutaj przechodzimy do tematu Korei Północnej, od której Władimir Putin planuje zakupić ogromne ilości pocisków, w tym także rakietowych. Jak będą przebiegały negocjacje, tego rzecz jasna nie wiadomo, ale oficjalny pociąg wodza Kim Jong-una już wjechał do Moskwy. Do tego kolejne drony bojowe uderzyły także właśnie na stolicę Federacji Rosyjskiej w wieżowce Centrum Biznesowego i to w zasadzie tyle. A co będzie dalej? Jak ocenił amerykański generał Mark Milley w brytyjskiej stacji BBC News, jego zdaniem warunki pogodowe wschodu dadzą Ukrainie możliwość kontynuowania obecnej ofensywy przez maksymalnie 30-45 dni. Potem front powinien się zabetonować na kolejne miesiące ze względu na błoto. Informację taką nieomal od razu zdementował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow, określając, że to prawda, jesienne opady i spadające temperatury spowolnią progres ofensywy, ale Ukraina ani myśli zawieszać obecnych działań zbrojnych i bezustannie będzie stanowiła nacisk na siły wroga. Od siebie tutaj dodam, że prawdopodobnie największą bitwą frontu nadchodzącej jesieni stanie się Awdiwka, może Donieck i Kupiańsk, gdyż obie strony konfliktu ściągają w te tereny wielkie ilości wojska, a w tym ciężki sprzęt. Jak poinformował rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ilia Jewłasz, Rosjanie wyraźnie planują swoją kontrofensywę wyprowadzoną w kierunku Kupiańska i już ściągnęli na ten odcinek
tysiąca czołgów, 300 systemów artyleryjskich, 150 dział samobieżnych i 45 tysięcy żołnierzy. Jak przedłożyła sama Hanna Malar, walka o Kupiańsk stała się niezwykle zacięta, ale jak dotąd siłą agresora nie udało się wyprzeć obrońców ze swoich pozycji. Do tematu ustosunkował się również ekspert wojskowy Wadym Selezniow, który jest zdania, że główny atak Rosjan dopiero nastąpi i zostanie przeprowadzony w ciągu kilkunastu nadchodzących dni. Wracając jednak do samej Hanny Malar, dodała ona, że Ukraina również planuje swoją kontrę. I tutaj moje domysły. Będzie chodziło o Bachmut, a dokładniej o tereny na południe od miasta, czyli miejscowość Awdiwka, gdzie zgodnie z informacją opublikowaną przez Jana Gagina, doradcę szefa władz okupacyjnych obwodu donieckiego, Ukraina skupia ogromne ilości ciężkiego sprzętu paktu NATO i dużą liczbę żołnierzy. Gagin dodał: Ukraina idzie na Donieck. No i faktycznie tak to obecnie wygląda. Rosja prawdopodobnie uderzy wielkimi siłami na Kupiańsk, Ukraina na Donieck. I teraz pytanie, kto kogo sforsuje. Możliwe, że w najbliższym miesiącu się tego dowiemy. Inna kwestia, że Federacja Rosyjska przeprowadziła w ostatnich dniach wybory samorządowe na terytoriach okupowanych. Jak podają Ukraińcy, wybory zostały przeprowadzone w sposób niekonstytucyjny. Nie sprawdzano w nich ludzi z dowodu. Rosjanie ściągali obcych ludzi autokarami pod komisje wyborcze, zaś samych komisji broniło wojsko straszące obywateli bronią palną. Tak oto w ów pokrętny sposób, jak podaje Federacja Rosyjska, frekwencja rzekomo wyniosła od 76 do 64% w poszczególnych regionach, zaś ze zdecydowaną przewagą stanowiska objęli przedstawiciele partii rządzącej Adna Rossija. Słowem, Ruscy zorganizowali wybory i Ruscy wygrali wybory. Szok. Na koniec dwie ciekawe informacje. Pierwszą z nich będzie wypowiedź przedstawicieli delegacji Senatu USA, która odwiedziła Kijów i samego Wołodymyra Zełenskiego. Miały tam paść słowa, cytuję: według posiadanych przez nas informacji Rosja straciła już dokładnie połowę wszystkich swoich sił zbrojnych, jakimi dysponuje. Oznacza to, że przekazanie Ukrainie wsparcia wojskowego jest najlepszą inwestycją w amerykańskie bezpieczeństwo w historii. Ukraina jest fantastycznym partnerem. Nie widzieliśmy takiego partnera od czasów premiera Wielkiej Brytanii w czasach II wojny światowej, Winstona Churchilla. Nasz wywiad popełnił błąd przed inwazją Rosji na Ukrainę, ponieważ znacznie przecenił siłę rosyjskiej armii. Powiedziano nam wówczas, że Kijów upadnie w ciągu 4 dni, a cały kraj w ciągu 3 tygodni. Jak widać, nie była to prawda. Koniec cytatu. No jest to ciekawe, bo jeśli faktycznie Federacja straciła połowę swoich wszystkich sił i sprzętu, to znaczy, że ma znacząco obniżony potencjał militarny. Druga rzecz, jaką chciałem Wam przedstawić, to z kolei sondaż publiczny przeprowadzony na terenie różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ogółem wyszło z niego, co następuje. 86% Europejczyków popiera dalszą pomoc humanitarną Unii dla osób dotkniętych wojną. Około 77% akceptuje przyjmowanie uchodźców. 71% popiera sankcje gospodarcze nałożone na Federację Rosyjską. 67% uważa, że Unia powinna wspierać Ukrainę na jej drodze do integracji i jednolitego rynku. 65% opowiada się za wsparciem gospodarczym i finansowym dla Ukrainy, zaś 57% uważa, że Europa powinna wspierać zakup i dostawy sprzętu wojskowego dla walczących. Czemu to takie istotne, zapytacie, bo zdawać by się mogło, że żyjemy obecnie w mocno spolaryzowanym świecie, podzielonym na czerń i biel, a w każdym razie taką narrację budują nasze mass media. Kijów jest z gruntu dobry, Moskwa jest z gruntu zła. Jedni to Gondor, drudzy to siły Mordoru. Trudno się z tym nie zgodzić, analizując to, jak przebiega wojna i co robi agresor względem ludności cywilnej, ale nawet pomimo
podobnego budowania narracji, to widać, że Europa wcale nie jest przekonana o słuszności pomocy walczącym, skoro 57% ludzi opowiada się za wsparciem militarnym, to zasadniczo nieomal połowa jest przeciwko albo nie ma zdania, a to piekielnie dużo. Tak samo jak i piekielnie wielkie są straty Rosji podawane przez stronę ukraińską. Zgodnie z przekazem Ministerstwa Obrony Narodowej, Putin utracił do tej pory 269 760 żołnierzy, 4568 czołgów, 8778 pojazdów opancerzonych, 5872 systemy artyleryjskie, 764 wyrzutni rakietowych, 515 systemów obrony przeciwlotniczej, 315 samolotów, 316 śmigłowców, 4645 dronów bojowych, 1455 zestrzelonych pocisków rakietowych, 19 okrętów, 8413 pojazdów i cystern, a także 881 jednostek sprzętu specjalnego. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Więcej informacji dla Was nie mam. Mam z kolei nadzieję, że materiał okazał się być wartościowy merytorycznie i po prostu przyjemny w słuchaniu, o ile tylko przyjemnie może się słuchać o tak przerażających rzeczach. Jeżeli uważacie, że był dobry jakościowo, zachęcam do okazania tego łapkami, a także komentarzami. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię i cały ten kanał, chcecie, aby nie upadł, rozwijał się w przyszłości, link do Patronite'a znajdziecie w opisie. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Każda złotówka jest na wagę złota. Hej ludziska, cześć!